Zakładam, że webinar jest nagrywany i będzie dostępny na naszych stronach. No proszę, Irlandia obok Białego Stoku, Glasgow, Tarnowskie Góry, Gorzów, super. I Pruszków również, i Stradomia Dolna. Nie? I jest Dzierżoniów, o proszę bardzo, bliskie mi miasto, kiedyś tam mieszkałem. No dobra. To co, jesteście gotowi? Możemy zaczynać? Myślę, że około godziny wam zajmę, chyba że będzie sporo pytań, no to wtedy oczywiście będę przedłużać, tak żeby wyczerpać temat. Dzisiaj, jak wiecie, wracamy do tematu powtarzalnej dziewiątki, czyli jak budować struktury w taki sposób, żeby te 9% się pojawiło, to po pierwsze, a po drugie, jak robić to w sposób umożliwiający potem osobom, które zapraszają do współpracy, powtórzenie tego samego. Za chwilę wyłączę czat. Widzę, że Krzysztof napisał, że przycina wideo. Pytanie, czy u wszystkich, czy tylko u Krzysztofa, bo może być tak, że gdzieś tam Krzysztof po twojej stronie jest, właściwie twojego łącza jest jakiś problem, być może jest za słabe albo za wolne. U większości jest ok, więc póki co nie będę się wyłączał, bo tak mam wrażenie, że to tak jest bardziej interaktywnie wtedy, chociaż to może być tylko moje wrażenie. Dobrze, będę się wolniej ruszał, Rafał, dzięki za sugestie. Tak jak zacząłem mówić, za chwilę wyłączę czat, on będzie moderowany, w międzyczasie tak zwanym będzie można dawać jakieś sygnały, gdyby coś się działo niepokojącego, ja będę zerkał co jakiś czas. Natomiast po tym, jak opowiem o tym wszystkim, co chcę wam dzisiaj przekazać, ten czat uruchomię i będę odpowiadał na pytania, również na te, które pojawiły się na Facebooku. Tam jest ich tak naprawdę dwie sztuki, ale zakładam, że coś może się pojawić jeszcze w trakcie tego spotkania i na to również odpowiem. Dobrze, to ja w takim razie włączam moderację czatu i za chwilę rozpoczynam to, z czym dzisiaj do was przyszedłem, jeśli mogę użyć takiego sformułowania. OK. Moderacja jest włączona, więc na chwilę ją zrzucę i zaczynamy. To, o czym będę mówił, to tak jak już wspomniałem, powtarzalne 9%, czyli jak zbudować strukturę, która pozwoli osiągnąć taki poziom, a co więcej, jak zbudować taką strukturę 9%, która pozwoli w dłuższej perspektywie skorzystać z tych programów, które przygotowaliśmy dla was w tym roku i które, mam nadzieję i wierzę w to głęboko, będą też obowiązywały w kolejnych latach, czyli z programu mieszkaniowego, bo tak naprawdę w mojej ocenie rzecz toczy się o bonus mieszkaniowy, tak? Czy też te wasze starania powinny iść w tym kierunku, jeśli oczywiście ten dodatek dla was jest ważny i jeśli chcecie zbudować swoją strukturę w taki sposób, by ten bonus mieszkaniowy wam się należał. To 9% jest podstawą tego programu, ponieważ jak zakładam, wiecie albo pamiętacie, bo o tym już też mówiliśmy wielokrotnie, aby otrzymać ten bonus mieszkaniowy, trzeba zbudować strukturę 21%, ale taką, gdzie każda z sześciu nóg ma przynajmniej 5000 punktów, czyli jest taką mocną dziewiątką i stąd pomysł na to, by webinar o powtarzalnej dziewiątce powtórzyć nomen omen. To 9%. To jest, już to kiedyś mówiłem, ale powtórzę to, bo to ważne. To jest taki poziom, w którym zaczynamy mówić już o kimś w kontekście liderstwa, czy też bycia liderem. Tak, jeśli ktoś ma strukturę 9%, to nawet jeśli nie będzie chciał sięgać po więcej, bo takie sytuacje też się mogą zdarzać, to osoba na tym poziomie, jeśli oczywiście w sposób świadomy ta jej struktura powstała, czyli jeśli ten
człowiek, ten lider, ta osoba przyczyniła się do tego, no to jest kimś, kto w założeniu powinien o taką strukturę dbać, czyli jest liderem. Czy to będzie lider takiej struktury konsumenckiej, o czym dzisiaj będę mówił, czy lider, który będzie chciał osiągnąć coś więcej, to jest rzecz wtórna i to oczywiście okaże się z czasem. Natomiast żeby taką strukturę zbudować, to trzeba trochę na to popracować, to po pierwsze, a poza tym trzeba tych podstawowych kompetencji liderskich odrobinę mieć. Jeśli mówimy o tym, co wy możecie zyskać, wtedy kiedy będziecie budowali te powtarzalne dziewiątki, to ten bonus, o którym mówiłem, jest jedną z korzyści. Oczywiście, jeśli te dziewiątki będą budowane w sposób powtarzalny, czyli jeśli osoby, które tam zostaną przez was wykreowane na lidera, czy to tej struktury konsumenckiej, czy też takiego lidera, który będzie chciał coś więcej od siebie przede wszystkim, ale też od firmy, czyli będzie chciał skorzystać z tego, co daje plan marketingowy, czyli z tych możliwości, jakie stwarza plan marketingowy, to jeśli będziecie w ten sposób pracować z takim liderem, to wy zyskacie to, że on po pewnym czasie stanie się samodzielny. I z jednej strony możecie mieć, jeszcze raz powtórzę, i to jest bardzo dobre rozwiązanie, osoby, które będą miały małe sieci konsumenckie swoje, takie, które będą im dawały pewne korzyści, o których za chwilę też powiem, a z drugiej strony, pracując systematycznie nad tymi dziewiątkami, będziecie tworzyć osoby, które pójdą waszym śladem, tak? Dla których będziecie liderem, za którym będą chcieli podążyć i będą chcieli to powtarzać. O, jeśli oni zbudują swoje 6 struktur 9-procentowych, to też będą mogli korzystać z tych programów i z tych bonusów, które przygotowaliśmy. Pracując z wieloma liderami, widziałem różne sposoby prezentacji tego, co oferujecie, tak? Czyli tego, w jaki sposób przedstawiacie możliwości, jakie daje FM Group. I przygotowując się do tego webinaru, przypomniałem sobie, jakie różne historie słyszałem na ten temat, na temat tego, co można zyskać, dołączając do FM. I myślę, że to jest na tyle ważny temat, że warto się chwilę nad tym zatrzymać, zanim przejdziemy technicznie do tego, jak budować te struktury. Ja miałem wiele prezentacji, w których liderzy, w dobrych intencjach oczywiście, straszyli swoich rozmówców. Straszyli, przedstawiając im takie wizje tego, co osiągną, że te wizje były przytłaczające dla słuchacza, dla odbiorcy tych komunikatów. I efekt był zgoła odwrotny, bo mimo dobrych intencji tych liderów, mimo tego, że oni chcieli jak najlepiej dla swoich rozmówców, summa summarum okazywało się, że ten rozmówca mówi, wiesz co, nie, to ja się zastanowię, ja to przemyślę, być może to nie jest dla mnie, albo oddzwonię po prostu. Dlaczego takie reakcje występowały? Ano, w mojej ocenie dlatego, że te osoby nie były gotowe na to, by przyjąć to, co było oferowane, czyli nie były gotowe na to, że mogą zarabiać kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, a często liderzy o tym mówili. Nie byli przygotowani na to, żeby bezkrytycznie, a tak to było przyznane, przyjąć możliwość posiadania, czy też jeżdżenia własnym Mercedesem, za którego to Mercedesa będzie płaciła raty leasingowe firma. I tak jak powiedziałem, mimo dobrych intencji, efekt był no, taki sobie, żeby nie powiedzieć mierny. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to to, że taki efekt skąd się brał. Często ci liderzy, nie mając jeszcze tych atrybutów, o których mówili, czyli tych zarobków na poziomie tych kilkunastu tysięcy złotych, czy też tego samochodu, no nie brzmieli wiarygodnie. Ja często na szkoleniach zwracam na to uwagę i mówię, przypadkiem wyłączyłem moderację, ale już ją włączam jeszcze raz, przepraszam was najmocniej, bo chciałem sprawdzić,
Co tam się dzieje? Mam sygnał, że głos przycina. Mam nadzieję, że jest OK po większości. I wracając do przerwanej myśli. Często zwracam na to uwagę, że żeby brzmieć spójnie i prawdziwie, to trzeba mówić o tym, czego się doświadczyło. I do tego będę Was dzisiaj zachęcał. Dla przypomnienia rzecz oczywista, bo to są podstawy, tak? Te trzy możliwości, które oferujecie Wy jako liderzy, które są związane z tym, co oferuje firma, to po pierwsze używanie produktów i oszczędzanie na nich wtedy, kiedy ktoś zostaje partnerem biznesowym. Można też dorobić, oczywiście polecając te produkty, na różnicy, jaka wynika z tego, że wy kupujecie taniej, a oferuje się te produkty w cenach katalogowych. I oczywiście można budować sieć konsumencką i w ramach tej możliwości zarabiać naprawdę fajne pieniądze. To jest pierwszy aspekt, na który zwracam uwagę wtedy, kiedy pracuję z liderami. I kiedy przysłuchuję się temu, jak oni oferują te możliwości. Druga rzecz, Halo, halo. Czy już jestem? No dobrze. Tradycyjna złośliwość przedmiotów martwych. Mam nadzieję, że będzie dalej OK. Ja tak czuwam trochę nad tym, że mnie nie ma, więc wtedy przerywam to, co mówię. Nie zapędzam się tak bardzo w tej prezentacji. Dobrze, przerwało mi w momencie, kiedy mówiłem o tym, iż te trzy możliwości, które dajecie wy jako partnerzy biznesowi FM Group, to możliwość oszczędzania na produktach, które można używać, dorabiania i zarabiania fajnych pieniędzy na budowaniu sieci konsumenckiej. Wspomniałem też, że drugi temat, który często pojawia się na szkoleniach i który ważny dla partnerów, szczególnie dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z FM Group, to komu mam przedstawić tę ofertę. I temat listy kontaktów, ja wiem, że on był już wyczerpany na wszystkie możliwe sposoby, ale on też dzisiaj się pojawi, ponieważ on jest ważny przy budowaniu tej powtarzalnej dziewiątki. Wspomniałem też o tym, że początkujący liderzy mają ten dylemat. No dobrze, nie mam Mercedesa, nie zarabiam tych kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co ja właściwie mam zaprezentować i jak w sposób rzetelny, wiarygodny mam opowiadać o tych fajnych rzeczach, które są zawarte w tej trzeciej możliwości, o której wspomniałem. Ja wtedy mówię i powtarzam to do znudzenia. Te trzy możliwości są, czy też powinny być równoważne. Tak? Jeśli rozmawiacie z osobami, które chcecie zaprosić do współpracy albo chcecie im przedstawić te możliwości, to
rzeczą, która niekoniecznie powinna się pojawiać, żeby nie użyć cięższych słów, jako pierwsza, to takie parcie do tego, by każdy z naszych znajomych został liderem i każdy z naszych znajomych był zainteresowany Mercedesem, bonusem mieszkaniowym i zarabianiem tych kilkudziesięciu tysięcy złotych. To nie jest dobre rozwiązanie, bo dla większości osób, które rozpoczynają współpracę z FM Group, to, czym się mogą pochwalić, jeśli oczywiście wykonają pewną pracę, to oszczędność 100 czy 200 zł. Ale żeby w tym brzmieć wiarygodnie, to tę oszczędność trzeba mieć. Tak? Trzeba to przeżyć, trzeba tego doświadczyć. I pierwszy cel, który powinniście stawiać osobom, które chcecie zaprosić do współpracy, to powinien być cel złożenia zamówienia w wysokości 300 punktów. Bo jeśli wy to robicie, to wiecie, że takie zamówienie na potrzeby waszego gospodarstwa domowego i być może waszych najbliższych sióstr, braci, rodziców, dzieci, to jest zamówienie, które pozwala na realną oszczędność tych 100-150 zł. Wtedy, kiedy porównujemy się z cenami sklepowymi produktów, które są jakościowo porównywalne do naszych. Bez tego doświadczenia, bez zrobienia raz, potem drugi raz, potem trzeci raz zamówienia na poziomie 300 punktów, trudno budować taką strukturę, nawet tę 9-procentową. Pewnie jest możliwe, bo znajdziemy takie przykłady, tak? Natomiast jeśli chcemy to zrobić w sposób powtarzalny, w sposób skuteczny, w sposób dobry i mądry, to warto o tym pamiętać. Te 300 punktów, jeśli weźmiemy pod uwagę oszczędność naszą i naszych najbliższych, to nie jest jakieś wielkie wyzwanie. Tak, mamy naprawdę bardzo szeroką ofertę i trzeba o tym pamiętać. Jeśli trochę przechodząc już technicznie do tego, jak prowadzić lidera, przyszłego lidera, partnera biznesowego, który chce osiągnąć coś więcej, czyli wybrał możliwość i chce budować te struktury, to warto mu powiedzieć o tym, ok, pierwsze co musisz zrobić, to zamówienie na 300 punktów. Oferta jest szeroka, mamy wiele kategorii produktów. Tutaj oczywiście po waszej stronie jest to, żeby te produkty przedstawić. I trzeba powiedzieć, słuchaj, to co ty powinieneś zrobić przez najbliższe 2-3 dni, jeśli faktycznie chcesz zarabiać, jeśli chcesz, żebym ja ci pomógł czy pomogła w tym, to zebrać zamówienie na 300 punktów. Powiem ci, jak to zrobić. To powinniście oczywiście też przedstawić. O tym też był webinar. I tutaj można używać wielu metod. Najprostszą jest pokazanie 3 produktów z For Home. To tak dla tych, którzy nie widzieli tego webinaru. Czyli na przykład odtłuszczacza, preparatu do oczyszczenia szyb kamienkowych i piekarników oraz preparatu do usuwania kamienia i rdzy. Pokazać, jak to działa i powiedzieć, słuchaj, masz te 3 produkty, ja ci je pożyczę albo zamów sobie już je ode mnie. I idź do swoich najbliższych i pokaż im te produkty i zapytaj ich, co oni o tym sądzą i powiedz im, że jeśli im się podobają, to możesz im te produkty załatwić w takich samych atrakcyjnych cenach, jak ty je kupujesz, bo już jesteś partnerem biznesowym. To jest podstawa. Oczywiście produkty For Home są najłatwiejszym otwieraczem, przynajmniej w mojej ocenie. Ale równie dobrze można to zrobić w oparciu o kawy czy herbaty Auril. Jeśli ktoś ma takie umiejętności, to może to zrobić w oparciu o dobór zapachów czy pokaz makijażu. Natomiast najprościej i najłatwiej do powtórzenia jest to 300 punktów rozpocząć, czy zbieranie tych 300 punktów rozpocząć od zrobienia zamówienia wtedy, kiedy prezentuje się produkty For Home. Tutaj ta powtarzalność jest najprostsza. Tak? Nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej wiedzy, trzeba po prostu pokazać, jak te produkty działają i zapytać o opinię.
To jest pierwszy aspekt. Oczywiście tego powinniście waszych partnerów nauczyć, tak? Czyli wy powinniście wiedzieć, co oni mają powiedzieć wtedy, kiedy prezentują te produkty, jak mają je zaprezentować i upewnić się, czy zrozumieli, czyli najlepiej poprosić ich o to, żeby powtórzyli. Instruktaż 5P też jest dostępny na naszych stronach, więc tutaj nie będę się w to zagłębiał. Druga rzecz to to, że powinniście podpowiedzieć się tym, którzy rozpoczynają budowanie struktur, jak mają stworzyć listę kontaktów. Tak jak mówiłem, to, że budujemy to zamówienie 300-punktowe na swoich najbliższych, to jest podstawa. Jeśli chcecie, żeby wasi partnerzy budowali skutecznie powtarzalne struktury 9-procentowe, to lista kontaktów to jest ten punkt, którego nie można przeoczyć. Odpowiedzialność jest w dużej mierze po waszej stronie. To wy powinniście zachęcić waszych partnerów biznesowych do tego, by taką listę stworzyli. To wy powinniście im powiedzieć, jak tę listę stworzyć. Tutaj znowu metod jest wiele. Ja prezentowałem i prezentuję taką, która w mojej ocenie sprawdza się w sposób najskuteczniejszy. Czyli podpowiadanie tego, kto na tej liście powinien się znaleźć w oparciu o pewne kategorie ludzi. Może to nie jest najlepsze sformułowanie, ale lepszego nie znajduję. Czyli najpierw prosimy o to, by osoba, która chce budować te struktury, wypisała wszystkich ze swojej rodziny, ale wszystkich. Nie tych, których w przekonaniu tej osoby będzie chciała zaprosić do współpracy, tylko wszystkich. I to jest rzecz też, która powinna się pojawić w tym sposobie prowadzenia tego nowego partnera. Tak? Czyli to od was powinno wejść ta informacja, że słuchaj, wpisuj wszystkich. Zaraz ci powiem, dlaczego to jest tak ważne, a teraz nie zapomnij o nikim, kogo masz w rodzinie, bliższej, dalszej, lubisz ich, nie lubisz, wpisuj wszystkich. Powinniście dać czas na to, żeby te osoby się pojawiły. Ja nie jestem zwolennikiem narzucania jakiejś liczby osób, która powinna się pojawić na liście. Tu też metody są różne, sposoby są różne. Liderzy mają swoje sprawdzone metody, w których czasami pojawia się ten wymóg, nie wiem, 50 czy 300 nazwisk. Ja czegoś takiego nie zalecam, chociaż też nie mówię, że to jest coś złego. Ja mówię o tym, że jeśli w ten sposób będziecie dbać o to, by ta lista powstawała, to tych nazwisk kilkadziesiąt się pojawi. Jak już są wypisane przez rodziny, to trzeba poprosić o to, żeby nasz partner biznesowy wypisał wszystkich tych, których uważa za przyjaciół i bardzo dobrych znajomych. Tu znowu czekamy, potem znajomi czekamy i znowu warto co chwilę powtórzyć to, żeby dbała ludzi w takim rozumieniu nadają się, nie nadają się, będą współpracować, nie będą współpracować. Wypisują wszystkich i to jest sygnał, który powinien pójść, jeszcze raz powtórzę, z waszej strony. Potem osoby, które spotyka nasz partner biznesowy w pracy, w szkole, w miejscach, które regularnie odwiedza, i na końcu prosimy go, żeby wyciągnął telefon albo ją, by wyciągnęła telefon i sprawdziła, kto jeszcze na jej liście nie znalazł się, a kto widnieje w książce adresowej w telefonie. W ten sposób lista w ciągu 10-15 minut zapełnia się kilkudziesięcioma nazwiskami. I kolejny krok, który warto wykonać z naszym partnerem biznesowym, to poproszenie go o to, żeby tę część, która znajduje się w kategorii rodzina, sumiennie przeliczył albo przeliczyła. Co więcej, żeby to tam zazwyczaj uśredniając to jest około 30% tej listy, 30% nazwisk. I to, co istotne, to to, żeby nasz partner biznesowy policzył, ile na tej liście osoby, które są w tej kategorii rodzina, tworzą gospodarstw domowych. Ile tam jest domów? I robiłem to wielokrotnie na szkoleniach. Statystyki są nieubłagane. Tak? To jest zazwyczaj między 5 a 10 gospodarstw domowych. Bywają oczywiście wyjątki, kiedy tych gospodarstw jest 3.
Bywają też takie rozbudowane rodziny, gdzie tych gospodarstw jest 20 czy 30. Natomiast między 5 a 10 to jest taka średnia. I teraz jeśli w ten sposób poprosicie waszego znajomego, to by stworzył listę kontaktów. Uzasadniając mu, dlaczego to jest istotne i do tego jeszcze za chwilę wrócę, to mając te 5 rodzin i wyposażając tego na liście, wyposażając tego partnera biznesowego w umiejętność prezentacji tych 3 produktów, o których wspomniałem, na przykład, tak, albo innych takich, których wy się czujecie dobrze i według was one są łatwe do prezentacji, to jeśli ten nasz nowy biznesowy dostanie taki cel, słuchaj, w ciągu 2 dni zrób 300 punktów, odwiedź te 5 czy 10 gospodarstw domowych, pokaż te produkty, zapytaj o opinię, mówiąc, że rozpocząłeś albo rozpoczęłaś współpracę z FM Group i że będziesz chciała te produkty polecać w gronie swoich znajomych, to jeśli pójdziemy do najbliższych, do ludzi, którzy nas lubią, do ludzi, którzy zrobią dla nas wiele i powiemy tym ludziom, ok, ja cię proszę tylko o opinię, o to, żebyś przetestował czy przetestowała te produkty. A jeśli one ci się spodobają, to możesz je kupić w takiej cenie, w jakiej ja je kupuję, czyli ze zniżką, to 300 punktów jest robione niemalże automatycznie. To jest po 50 punktów na gospodarstwo domowe w tym najbardziej skrajnym przypadku, średniej, czyli 5 gospodarstw plus 6 tego partnera biznesowego, albo po 30 punktów, to są 2-3 produkty na gospodarstwo domowe. Dlaczego tyle czasu na to poświęcam i dlaczego to jest tak ważne? Bo to jest to doświadczenie, którym potem można się podzielić. Bo jeśli ten pierwszy cel zostanie zrealizowany w ciągu 2 dni, dzięki waszemu szkoleniu tego partnera, tak? Dzięki temu, że pokazaliście mu i sprawdziliście, czy się nauczył prezentować te produkty, to można postawić drugi cel, czyli tę minimalną barierę, którą trzeba przekroczyć, by wejść na poziom 9%, czyli to 3600 punktów. I te 3600 punktów będzie generowane przez osoby z części listy. Czyli przez przyjaciół, przez znajomych, przez osoby z pracy, które też używają produktu. Które używają produktów, które są również w naszej ofercie. Tak, oni na razie jeszcze kupują je gdzie indziej. Ale jeśli usłyszą od osoby, która stworzyła tą listę, która ich zna, że mogą zaoszczędzić na produktach, które i tak kupują na co dzień, które zużywają, które są niezbędne do tego, żeby prowadzić gospodarstwo domowe, 100 czy 200 zł. I to będzie poparte hasłem czy stwierdzeniem, wiesz co, ja tak oszczędzam. Tak, ja w ciągu ostatniego miesiąca oszczędziłem te 200 zł, albo w ciągu ostatniego tygodnia, zmieniając sposób kupowania produktu, zaoszczędziłem 100 czy 200 zł w stosunku do tego, co wydawałem wcześniej, zanim dołączyłem do FM, to jest rzecz naprawdę interesująca dla większości osób. Co więcej, ona jest łatwa do zaakceptowania, tak? Bo jeśli powiemy, słuchaj, to 200 zł, które zaoszczędziłem, jak sobie tak pomyślałem albo pomyślałam, ile to daje w skali roku, to się okazuje, że to jest między 1200, tak, a 2,5 czy 3000 zł. To tyle mi zostanie w kieszeni dzięki temu, że mam taką możliwość. I dla mnie to było pytanie, czy ty chcesz też posłuchać o tym, jak można to zrobić. I ponieważ osoba, która w ten sposób będzie chciała zapraszać na spotkanie swoich znajomych, doświadczyła tego, jest wiarygodna w tym, co mówi. Tutaj nie ma tej takiej niepewności wynikającej z tego, że no, tak naprawdę mówię o czymś, czego jeszcze nie mam. Tak? Tutaj
nie pojawia się ta niepewność, bo ja tego doświadczyłem albo doświadczyłam, tak? I wiem, mogę mówić z pełną odpowiedzialnością. Tak zerkam trochę na moderację i wpuszczę jedno pytanie Joanny, bo ono jest ważne tutaj. Bo Asia pyta, co w sytuacji, kiedy ktoś powie, że te produkty są droższe niż w sklepie. Oczywiście, że tak się może wydarzyć. Tak? Można znaleźć tańsze produkty niż te, które mamy w naszej ofercie. Tak zawsze może być. Natomiast to jest bardzo dobre pytanie i trzeba by było być wdzięcznym za to, że takie pytania się pojawiają. Oczywiście wy musicie tego nowego partnera na takie pytanie przygotować, bo on się może go spodziewać, tak jak tutaj Anna to pytanie zadała. No bo co wtedy można powiedzieć? Można powiedzieć, słuchaj, to 30% w stosunku do cen katalogowych, o których ja ci mówię, to jest początek oszczędności. Bo jeśli to dla ciebie jest za mało, jeśli te ceny w tej obniżonej kwocie, tak, ceny dostępne dla partnera biznesowego, są ciągle wyższe niż ceny produktów, które ty kupujesz, no to okej. Nie będę dyskutować na temat jakości produktów, bo tutaj nie ma co polemizować, skoro kupujesz, to znaczy, że jesteś zadowolony. Natomiast jeśli dla ciebie ważna jest cena, to ja mogę pomóc ci zaoszczędzić więcej. I to jest, jeszcze raz to podkreślę, fantastyczne pytanie, jeśli ona się pojawia, jeśli taka obiekcja, bo możemy traktować kategorię obiekcji, się pojawia, to nie może się przytrafić nam nic lepszego. No bo co możemy usłyszeć w przypadku, kiedy tak zbijemy tę obiekcję? Można powiedzieć, no dobrze, no ale jak ten nasz rozmówca, tak? Albo rozmówca naszego partnera biznesowego. No i tutaj mówimy, słuchaj, już ci mówię jak. I zaczynamy tłumaczyć mu, na czym polega budowanie sieci konsumenckiej. Jest naprawdę dużo osób, które kupuje produkty, które są cenowo zbliżone do naszych. Czasami droższe, bo to też warto o tym pamiętać. Tak, cena jednostkowa, czyli to, co trzeba wydać jednorazowo za produkt, to nie może być jedyny wyznacznik jakości tego produktu, a właściwie jego atrakcyjności cenowej, bo też trzeba rozważyć to, na ile wystarcza nam produkt, który kosztuje x złotych. Tak? Jeśli coś kosztuje 20 złotych, a my go użyjemy w ciągu miesiąca, bo kupiliśmy go w markecie, nasz produkt za te same 20 złotych, tu podaję tak trochę bardzo przykładową tą cenę, wystarczy na 2 miesiące złotych, no to pytanie, który produkt jest lepszy. Nawet jeśli ten sklepowy w promocji będzie obniżony do 18 złotych, no to pytanie, gdzie ta oszczędność? Tak trochę parafrazując pytanie Asi. To wszystko, o czym mówię, ta nowa osoba powinna otrzymać od Was w tym pierwszym momencie szkolenia i przygotowania. I tego nie jest dużo. Tak? Natomiast ona będzie chciała to przyjąć wtedy, kiedy też będzie nastawiona na to, że będzie chciała osiągnąć z firmą FM coś więcej. To, co istotne, to to, że wrócę jeszcze na chwilę do tego własnego doświadczenia. Tak? Jeśli wy będziecie mieć doświadczenie z produktami, to będziecie o tym mówić w sposób przekonywujący. Jeśli wasi partnerzy biznesowi, ci rozpoczynający współpracę z FM Group, próbują produkty, bo ich do tego przekonacie, bo im, nie wiem, te produkty pożyczycie, bo ich przekonacie do tego, by kupili te produkty dla siebie, bo zobaczą na waszej prezentacji, jak te produkty działają, to wtedy będą bardzo wiarygodni. Oczywiście, bo tak znowu zerkam na to, co dzieje się w tym niewidocznym czacie moderacji. Tam się pojawiają pytania, no dobrze, a co jeśli komuś nie pasuje zapach na przykład, tak? To znowu proste rozwiązanie. Nie będziecie w stanie uszczęśliwić wszystkich. Nie będziecie w stanie ze wszystkich swoich znajomych zrobić partnerów biznesowych FM Group. Po prostu trzeba to zaakceptować. To, co istotne,
to, że jeśli ja mam to doświadczenie, znowu wejdę trochę w rolę tego nowego partnera biznesowego szkolonego przez Was, tak? Bo nauczyliście mnie, jak mam zebrać zamówienia 300 punktów. To dzwoniąc do mojego kolegi i mówiąc mu, słuchaj, wiesz co, zaoszczędziłem tę stówę na produktach, które do tej pory kupowałem w sklepie. Jak dla Ciebie to jest interesujące, to proponuję, żebyśmy się spotkali i pogadali o tym. Powiem Ci, co można zrobić. Być może będziesz zainteresowana. Jak nie, to po prostu spędzimy fajnie czas i powspominamy starych znajomych. To bez tego ciśnienia na biznes, na różnego rodzaju metody przedstawiania tej trzeciej możliwości, które często występują jako jedyne. Ten nowy partner biznesowy, czyli ten, w którego rolę się wcielam, nie ma takiego obciążenia, że on musi każdego, kogo napotka, przekształcić w lidera. I jeśli wy takiego ciśnienia nie będziecie wywierać na tym waszym partnerze biznesowym, a powiecie mu wręcz przeciwnie, słuchaj, szukaj odbiorców produktów. Tak? Szukaj odbiorców produktów, bo wśród nich potem znajdziesz liderów, to ta praca jest naprawdę fajna, przyjemna i daje dużo satysfakcji. Tylko jeszcze raz to podkreślę, żeby to mogło wystąpić, to trzeba tego doświadczyć, tak? No bo jak mogę mówić o czymś, czego sam nie doświadczyłem w sposób wiarygodny? Jeśli ja używam produktów, to mogę o nich mówić. Jeśli mogę polecić z pełną odpowiedzialnością, nie wiem, ten przykładowy odtłuszczacz, tak? Bo przetarłem raz, trzeci, dziesiąty mój okap. Podaję ten przykład, bo on jest takim flagowym w naszych szkoleniach. I wiem, jak działa, to będę wiarygodny. Jeśli tego nie robię i tylko mówię o tym, że tu fajnie jest zarabiać pieniądze, no to wtedy tej wiarygodności trochę brakuje i wyłożę się na każdym pytaniu o produkty. Byście o tym pamiętali i chcę, żebyście w ten sposób, przynajmniej na próbę, tak żeby mnie sprawdzić, rozmawiali ze swoimi partnerami biznesowymi. Podkreślę to jeszcze raz. Nie zakładajcie, że każdy znajomy będzie liderem. Pokazujcie wszystkie trzy możliwości, jakie mamy w ofercie, a liderzy po pewnym czasie sami się znajdą. To jest też taka, trochę dla mnie, mimo że doświadczam tego od wielu lat, ciągła tajemnica MLM. Jeśli ktoś mówi o produktach, mówi o produktach, pokazuje możliwości, wszystkie trzy, nie naciskając na żadną specjalnie mocno, tylko dając możliwość wyboru swoim rozmówcom, wyboru tej możliwości, z której chcą skorzystać, to buduje w ten sposób obrót. Czy to na konsumentach, czy to na liderach, i podwyższa swój status, zarówno w planie marketingowym, jak i ten finansowy. I okazuje się, że jego znajomi, którzy dołączyli na początku jako odbiorcy, dostrzegając ten awans w tym planie marketingowym, czy też dostrzegają to, że status społeczny mu się trochę poprawia, zaczynają sami dopytywać, a właściwie co ty robisz? Co ty robisz, że pojechałeś na wakacje? Co ty robisz, że masz takie fajne foty z tej wakacji? Skąd miałeś na to pieniądze? Jak się pojawi samochód, okej. Skąd ty właściwie masz tego Mercedesa? No i wtedy jest łatwiej zachęcić osoby, które znają produkty, do tego, by wypróbowały trzecią możliwość. Pamiętajcie proszę o tym, bo to jest istotne. Bo jeśli będziecie tworzyć sytuacje, w których znajomi usłyszą o możliwości oszczędzania, o tej możliwości zarabiania i budowania konsumenckiej również, i o tym, że można oszczędzać na tym, co i tak kupują. I pokażecie im, że tak naprawdę nie kupią nigdzie taniej niż w FM Group, jeśli podliczymy wszystkie możliwości oszczędzania, czyli wtedy, kiedy będą mogli zapłacić tak naprawdę 10% wartości produktów, bo skorzystają z rabatu, to oni będą zainteresowani tworzeniem sieci konsumenckiej. Jeśli wy im te sieci konsumenckie pomożecie tworzyć, to wtedy będzie jeszcze
łatwiej i wy będziecie jeszcze bardziej zadowoleni. Te trzy możliwości, o których mówiłem, to jest podstawa tego biznesu. Tylko jeszcze raz podkreślę, warto je traktować jako równoważne. Tak? I oczywiście zależy nam na tym, żeby pojawiały się osoby, które będą budowały sieci konsumenckie, ale ja trochę przestrzegam przed tym, by epatować tymi dziesiątkami tysięcy złotych każdego napotkanego znajomego, bo żeby rozmawiać o zarobkach rzędu 10 tysięcy złotych czy 40 tysięcy złotych, to trzeba być na to przygotowanym. A większość ludzi, to tak to niestety wygląda w tym kraju, traktuje zarobki na poziomie 10 tysięcy złotych jako coś bardzo trudnego do osiągnięcia. Tutaj nagle okazuje się, że oni słyszą od swojego znajomego, słuchaj, każdy to może zrobić i przestają w to wierzyć. Istotne jest to, żebyście te trzy możliwości, tę prezentację tych trzech możliwości popierali swoją historią, czyli tym, co wy już zyskaliście. Nawet jeśli to jest niewiele, nawet jeśli to jest zaoszczędzenie, czy też zarobienie 300, 400, 500 zł, to warto o tym wspominać, bo znowu jesteście wiarygodni. I warto do tego przekonywać tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z FM Group, żeby używali tych własnych doświadczeń. Bo będzie dużo wiarygodniej brzmiało to, słuchaj, jestem w FM Group trzeci miesiąc, w ciągu tych 3 miesięcy zaoszczędziłem 500 zł. W stosunku do tego, co wydawałem wcześniej. I tak naprawdę czas, który był na to potrzebny, ten, który zainwestowałem, to było kilka godzin. Bo tak to wygląda tak naprawdę. To wtedy te kilka godzin w zestawieniu z tymi 500 złotami, złotymi, to jest wymierna korzyść, o którą warto się trochę postarać. Jeśli osiągnęliście już jakiś poziom w planie marketingowym, jeśli macie 9, 12 czy 15%, to warto powiedzieć też, ile zarobiliście na przykład przez cały okres czasu, albo ile zaoszczędziliście i zarobiliście przez cały okres czasu. Bo warto te dwie rzeczy sumować. Warto też powiedzieć, skąd ta oszczędność się bierze. Tak, bo nawet jeśli to jest osoba, która rozpoczyna współpracę i zrobiła to zamówienie na 300 punktów, no to dobrze, żeby ona wytłumaczyła swoim znajomym, skąd ta oszczędność się bierze. I tu znowu metod jest wiele. Ta najprostsza i w mojej ocenie bardzo skuteczna to porównanie systemu dystrybucji, jaki funkcjonuje w naszej firmie, z systemami, które są w tak zwanym tradycyjnym modelu sprzedaży. W naszym przypadku jako firma produkujemy produkty i dostarczamy je przez kuriera bezpośrednio do naszych partnerów biznesowych. Dzięki temu te produkty mogą być tańsze, mimo bardzo wysokiej jakości, jaką się charakteryzują, a do tego jest jeszcze przestrzeń na to, by było wynagrodzenie w planie marketingowym. Oczywiście o tym planie marketingowym nie wspominamy, to dla Was informacja. Jeśli mówicie o tym, jak to wygląda w tradycyjnym modelu sprzedaży, no to warto wspomnieć o wszystkich hurtowniach, podhurtach, centrach dystrybucyjnych, które mają swoje koszty, które muszą zarobić i to wszystko znajduje się w cenie końcowej produktu, który jest na półce. I dzięki temu, że ta droga dystrybucji jest tak krótka, to oszczędność na produkt, który kupuje się w tych kategoriach, o których mówiłem na początku, to jest właśnie przysłowiowe 100-200 zł i to jest dobry początek na rozpoczęcie rozmowy. Zawsze powtarzam, że prosty przekaz to dobra droga do sukcesu. Oczywiście ważne jest, by dołożyć jeszcze jeden element, bo ten sukces tylko i wyłącznie w oparciu o prosty przekaz nie jest tak łatwy do osiągnięcia. Żeby ten sukces się pojawił, czyli żeby można było odbudować to 9% na początek, a potem 21%, a potem jeszcze więcej, to ten prosty przekaz musi być powtarzany powielokroć. Jeśli
Mówimy o tym, że można w łatwy sposób budować struktury 9-procentowe. Pokazując, jak zrobić 300 punktów zamówienie, jak na tym zamówieniu zaoszczędzić. I ucząc nowego partnera biznesowego, jak on ma zaprosić na spotkanie, na rozmowę o tej oszczędności swoich znajomych. I ucząc go, jak ma zaprezentować trzy możliwości, to warto pamiętać o tym, że to nauczone działanie musi być powtórzone kilkadziesiąt razy. Bez tego, bez liczby powtórzeń, to będzie trudne. Mówiłem o tym, że tym celem numer 3, bo tam był numer 2 wcześniej, powinna być struktura 9-punktowa, taka 5-tysięczna, ponieważ to jest podstawa wypłaty bonusu mieszkaniowego. Struktura zbudowana na 6 nogach. Takim rozkładem punktowym zapewnia podwojenie prowizji 2 miesiące. Przez 2 miesiące z rzędu, jeśli z rzędu przez 2 miesiące jest taka struktura utrzymywana. Jeśli jest jakaś przerwa, no to też po raz kolejny. Jeśli ktoś wchodzi na 9 w takim układzie, to dostaje ten drugi bonus. Tu zarobki nie są oszałamiające. To trzeba sobie jasno odpowiedzieć, tak? Ale jeszcze raz to podkreślę, jeśli patrzymy przez pryzmat oszczędności, czyli jeśli mówimy o strukturze 9-procentowej jako takiej małej sieci konsumenckiej, to ta oszczędność już jest znacząca. Jeśli ktoś zbuduje przy Waszej pomocy, bo do tego Was zachęcam i o tym jeszcze powiem za chwilę parę słów, taką strukturę, to jest spora szansa, że on będzie o nią dbał. Co to znaczy, że będzie dbał? To znaczy, że będzie dzwonił do tych swoich znajomych, których ma w strukturze i będzie ich pytał, czy coś jest potrzebne, bo akurat robi zamówienie zbiorcze i być może może coś domówić. Będzie przypominał o tym, by te zamówienia się pojawiały. Jest szansa, że będzie wspominał osobom ze swojej struktury o tym, że pojawiły się jakieś nowości i pytał, czy oni już o tym słyszeli. Jeśli te 300 czy 400 zł tych oszczędności się pojawi, to ryzyko utraty tych oszczędności już jest znaczące. Dlatego pojawia się motywacja do tego, żeby taką strukturę utrzymywać. Jeśli ona jest zbudowana w ten szeroki sposób, to trudno nie odczuć tego w portfelu takiej statystycznej rodziny. Przynajmniej w mojej ocenie, tak, to 400 zł to jest już odczuwalne odciążenie budżetu. Wspomniałem wcześniej o tym, że w sytuacji, kiedy pojawia się obiekcja na dobrze, te produkty są i tak droższe niż te, które ja kupuję gdzieś tam w dyskoncie albo w jakichś promocjach, na które poluję w marketach. Można odpowiedzieć w taki sposób: ok, pomogę Ci zbudować sieć konsumencką. I tutaj mamy przykład, którym chciałem się posłużyć. Tak? Jeśli to będzie osoba, która niekoniecznie chce być liderem, ale jest zainteresowana oszczędnością, to warto jej powiedzieć: ok, poza tym, że możesz zaoszczędzić te 30% wynikające z tego rabatu podstawowego na produktach, które kupujesz, ja mogę Ci pomóc zaoszczędzić więcej. Tak, jeśli wydajesz na środki czystości, pielęgnację, kawę, herbatę, telefony, kosmetykę kolorową w skali miesiąca około 300 czy 400 zł, to mogę pomóc Ci zaoszczędzić 90% tej kwoty. Oczywiście też musisz wykazać się pewnym zaangażowaniem. Ale jeśli nie chcesz być liderem, nie chcesz budować struktury i zarabiać 10 tysięcy, a ważna jest dla Ciebie ta oszczędność tych kwot rzędu 300 czy 400 zł, to też mogę Ci pomóc. I to jest propozycja, którą warto powtarzać znowu po wielokroć. Oczywiście osoba, która słyszy taką propozycję, mówi: no dobrze, no ale jak? Co ty? Na pewno jest jakiś haczyk, coś muszę zrobić. Przecież to tak nikt nie rozdaje 400 zł tak o,
Po prostu, bo mnie lubi. Pewnie tutaj gdzieś jest coś takiego, co powoduje, że za chwilę się okaże, że to nie jest takie łatwe. No i znowu trzeba powiedzieć, na czym polega budowanie sieci konsumenckiej, na czym polega MLM. Jak to zrobić? Znowu w możliwie najprostszy sposób. Jeśli powiecie takiej osobie, dobra, rozumiem, że nie chcesz być liderem, rozumiem, że nie chcesz robić prezentacji, wszystko to rozumiem. Natomiast moja propozycja wygląda tak. Jeśli dla ciebie ważne jest to zaoszczędzenie tych 400 zł, to proszę podaj mi namiary na swoich znajomych. A najlepiej jeszcze zaproś ich do siebie. Ja przyjadę, zrobię takie prezentacje. Jeśli oni się zarejestrują, jeśli będą chcieli skorzystać z tej oszczędności na początek 100 czy 200 zł, to oni też wtedy, kiedy pojawi się ich kilkanaście osób, będą przynosić tobie profity. Bo jeśli zbudujemy taką grupę, która będzie generować obrót na poziomie tych 3600 punktów, czy 5000 w jakiejś takiej dalszej perspektywie, chociaż nie znowu jakiejś bardzo odległej, to tak naprawdę ty za swoje zakupy dla siebie, dla swoich najbliższych będziesz płacić 10% wartości katalogowej. I to jest propozycja, pod którą trudno przejść od tak. Szczególnie, że ona nie niesie ze sobą żadnej specjalnej trudności, tak? No bo jeśli ja bym usłyszał taką propozycję, no to co muszę zrobić? Dobra, no dać ci namiary na moich znajomych, ewentualnie zaprosić ich do siebie, a ponieważ było fajnie wtedy, kiedy przyszedłeś, czy przyszłaś z tą propozycją do mnie, no to nie mam jakichś obaw specjalnych, tak? Bo nie było mówienia o tym, że wszyscy muszą być milionerami, wszyscy muszą jeździć Mercedesem, po prostu przedstawiłeś mi produkty, powiedziałeś, jak to wygląda, ile można zaoszczędzić i się zdecydowałem. Okej, więc moi znajomi być może też się zdecydują. I tu znowu ważne jest to doświadczenie, tak? Bo jeśli osoba zbudowała sobie to zamówienie na 300 punktów, albo widzi, że zaoszczędzić na tym można, bo sama tego doświadcza, to nie będzie miała większych problemów przed tym, żeby ktoś za nią wykonał robotę. I tutaj być może pojawia się w głowie części z nas obiekcja, no dobrze, ale dlaczego ja mam komuś budować strukturę? Dlaczego ten ktoś ma korzystać na mojej pracy? Ano dlatego, że bez tego rozwiązania nie dotarlibyście do znajomych tego partnera. Tak? Nie dostalibyście namiarów na jego znajomych i nie dostalibyście jeszcze czegoś chyba niepodanie większego. Rekomendacji tego partnera biznesowego, że te produkty, które wy prezentujecie na prezentacji u niego w domu, są naprawdę fajne, bo on ich używa i może je polecić. Warto zakontraktować oczywiście ten sposób współpracy z takim partnerem biznesowym. Czyli powiedzieć mu, słuchaj, okej, ja dla ciebie taką strukturę zbuduję w oparciu o twoich znajomych, ale umówmy się, że ty potem będziesz o nich dbać. Tak? Że ty co jakiś czas zadzwonisz, jak będziesz robić zamówienie zbiorcze i zapytasz, czy tam czegoś im nie brakuje. Umówmy się, że co jakiś czas zaprosisz ich do siebie znowu po to, żeby można było im zaprezentować, czy to znowu moimi rękami i moją elokwencją, nowe produkty albo nowe grupy produktów, tak, nowe kategorie produktowe. Bo to, o czym nie wspomniałem, a co jest ważne, to, że warto osobom, które spotykacie, czy też osobom, które będą spotykali wasi partnerzy biznesowi, wprowadzać produkty partiami do domu. Tak? I dbać o tę ciągłość kontaktu przez pierwszy czas, kiedy oni z tymi produktami się zapoznają. Jak to wygląda? To tak wtrącę trochę, bo wcześniej tego nie powiedziałem. Jeśli rozpoczynamy od prezentacji produktów for home, bo to jest najłatwiejsze, to umówmy się już po wszystkim, nawet jeśli to są nasi najbliżsi, że za 2 tygodnie czy za kilka dni przyjdziemy z kawami i herbatami, po to, żeby oni mogli je spróbować, przetestować i wtedy pewnie zamówią.
Na następne spotkanie umówmy się z zapachami, weźmy starter w najbardziej prostym przykładzie.
Halo, no dobrze. Nie wiem, czy to już czas na nas, bo 21 minęła. Mam nadzieję, że macie jeszcze chwilę cierpliwości do mnie i do sprzętu, który dzisiaj zawiódł drugi raz. No to dobrze. Mam nadzieję, że skończę już bez przygód tę część, która mi została. Ok. Dobrze, tylko się jeszcze przesunę z prezentacją tutaj, gdzie miałem być. I już wracam z tym, o czym mówiłem. Cieszy mnie bardzo, tam czytając jeszcze to, zanim się wylogowałem w Waszych komentarzach, że uważacie, że to są rzeczy proste i powtarzalne, bo takie miały być. Tak, na tym mi zależy. Wracając do tematu, dlaczego warto pomagać osobom, które nie chcą być liderami, a zależy im na tej oszczędności. No właśnie dlatego, że dzięki temu możecie dotrzeć do ich znajomych, do których byście nie dotarli bez tej oferty. To, co istotne, to to, że być może w gronie znajomych takiej osoby, tego naszego przykładowego lidera, który mówił: nie, ja nie chcę być liderem. To być może w gronie jego znajomych jest ktoś, kto będzie w większym stopniu zainteresowany trzecią możliwością, jaką dajemy jako firma. I jeszcze raz to podkreślę, gdyby nie chęć pomocy takiej osobie, to moglibyście do tego przyszłego lidera nie dotrzeć. Bardzo lubię stwierdzenie, które słyszałem od jednego z naszych liderów, od Wacka Pieciółkę, że diamenty szuka się głęboko. Coś w tym jest, tak? Może się okazać, że gdzieś tutaj na dole, jeśli powtórzymy tę propozycję komuś, kto też nie będzie chciał być liderem, ale będzie chciał oszczędzać, i być może jeszcze komuś, znajdziecie lidera, który powie: wow, trzecia możliwość jest dla mnie, ja robię wszystko, żeby z tej możliwości skorzystać, i będziecie mieć z tego korzyść. Pozostanie waszym wiodącym liderem. Żeby to mogło mieć miejsce, to tak jak mówiłem, warto dbać o to, by ten prosty przekaz był powtarzany po wielokroć. Bez tego jest po prostu trudniej. Jeśli chcecie osiągnąć poziom w planie marketingowym w firmie FM Group, który pozwala zarabiać 6-7 tysięcy złotych, to ja nie wyobrażam sobie tego, że taki lider, który chce to osiągnąć, robi jedno, dwa spotkania w tygodniu. To minimum, które warto przyjąć, to dwa spotkania dziennie. Ja też zadam Wam jedno pytanie, które często zadaję na szkoleniach i chciałbym, żebyście odpowiedzieli sami sobie na to pytanie. Czy gdyby ktoś rok temu powiedział Wam: słuchaj, jeśli zainwestujesz godzinę albo 2 godziny dziennie, co dzień, i będziesz mieć za rok z tej inwestycji dodatkowe 6-7 tysięcy złotych, to czy ty tę inwestycję poniesiesz, czy też nie? Jeśli popatrzycie na to w ten sposób, jeśli w ten sposób będziecie mówić waszym liderom: słuchaj, to jest inwestycja. Ta gratyfikacja jest odłożona trochę w czasie, tak? Ale ona przyjdzie. Tylko że ona przyjdzie tylko i wyłącznie wtedy, gdy ta praca będzie wykonana. Jeśli to będzie jedno, dwa spotkania dziennie z osobami z waszej listy, czy też patrząc z perspektywy tego nowego partnera biznesowego z jego listy, i to będą spotkania ze znajomymi osób, które będą chciały tworzyć małe sieci konsumenckie, a niekoniecznie będą chciały być liderami, to w ciągu takich, uśredniając tutaj, 60 spotkań, tak? Raz jedno dziennie, raz dwa dziennie, 60 spotkań, no nie ma takiej siły, żeby nie spotkać tych kilkunastu osób, które będą zainteresowane przynajmniej oszczędnościami.
Jeśli ten przekaz jest prosty, jeśli będziecie mówić o własnych doświadczeniach, jeśli będziecie pokazywać produkty, których używacie, jeśli będziecie mówić, że ta oszczędność to też jest ważny aspekt tego, co wy robicie. Tak tego się zazwyczaj zaczyna. To po tych 2 miesiącach taka struktura 9% jest do zrobienia. Jeśli ktoś nie wykona tych 40, najlepiej 60, a jeszcze lepiej 80 spotkań, to trudno oczekiwać, że ta struktura wybuduje się sama. To, co najistotniejsze, to to, że jeśli w ten sposób wy będziecie pracować i tą dziewiątkę zbudujecie, czy to na numerze głównym, jeśli rozpoczynacie, czy być może na numerze dodatkowym, to będzie dowód na to, że to można zrobić w ciągu 2 miesięcy. Pewnie są tacy specjaliści, którzy będą to w stanie zrobić w ciągu miesiąca. Są być może tacy, którzy zrobią to w ciągu 3 miesięcy. Ale jeśli wy to zrobicie, jeśli na swojej drodze spotkacie wśród tych kilkunastu czy 20 osób zainteresowanych oszczędnością, również kilka osób takich, które będą chciały czegoś więcej, czyli będą chciały skorzystać z trzeciej możliwości, bo przekonają się do produktów, bo zobaczą, że wam osiągnięcie tego poziomu zajęło właśnie 2 miesiące i będą chcieli skorzystać z waszych podpowiedzi, to po kolejnych 2 czy 3 miesiącach będziecie mieć kilka takich dziewiątek. Nie wiem, czy razu sześć. Fajnie by było, żeby ta struktura była budowana na 6 nogach od początku. I do tego was zachęcam. Natomiast pomyślcie o tym w taki sposób, że za kolejne 2-3 miesiące, czyli po pół roku maksymalnie, będziecie już bardzo blisko tego, by te 6-7 tysięcy zarabiać. Być może część z was już będzie te pieniądze zarabiać. Ale to się nie wydarzy, jeśli nie będziecie się spotykać z ludźmi, jeśli nie będziecie mówili o własnych doświadczeniach, które wcześniej pozyskacie. I to się nie wydarzy, jeśli nie będziecie uczyć w ten sposób partnerów biznesowych kolekcjonować te doświadczenia, te proste rzeczy, o których mówiłem, i mówić o nich ich znajomym. Często słyszę, no dobrze, ale ja mam na liście 60 osób i już więcej nie mam. Umiejętność liderska, która jest bardzo potrzebna w tym biznesie, to umiejętność korzystania z znajomych znajomych, tak? Czyli jeśli mamy właśnie tę osobę, która mówi, wiesz co, ja tak nie bardzo chcę być liderem, ale skoro mówisz, że da się zaoszczędzić więcej, że można zyskać coś jeszcze i że mi w tym pomożesz, no to fajnie, to powiedz mi, co trzeba zrobić. To jest ten moment, kiedy warto wykorzystać tę otwartość naszych znajomych. Dobra, ja ci to pomogę zrobić, ale wiesz co, ty musisz zrobić dwie rzeczy. Musisz wypisać wszystkich swoich znajomych i powiedzieć im, że ja się do nich odezwę, albo jeszcze lepiej zaprosić ich na spotkanie do siebie i ja przyjdę zrobić prezentację. Bo dzięki temu zyskasz oszczędność na poziomie 300 czy 400 zł miesięcznie i będziesz mógł albo mogła kupować produkty z 90% rabatem i zostanie tylko pilnowanie tego. Tej małej sieci konsumenckiej, tak żeby nie stracić tego rabatu. W tym też Ci pomogę. To jest szalenie istotne i najprostsze rozwiązanie, o jakim warto pamiętać. Bo w ten sposób stworzona dziewiątka daje szansę na to, że po pewnym czasie, tak jak mówiłem, znajdziemy kilka takich osób, które będą chciały przynajmniej oszczędzić, a jestem przekonany, że w tym gronie pojawią się osoby, które będą chciały pójść waszym tropem i w ten sposób zbudować swoje struktury trochę większe niż 9%, bo ta możliwość zarabiania tych 5, 6 czy 7 tysięcy przy takim nakładzie pracy, wtedy, kiedy ona jest poparta dowodem, jest naprawdę kusząca i atrakcyjna. Tylko jeszcze raz podkreślę, to się nie wydarzy w ciągu 1 miesiąca, bo przynajmniej niezmiernie rzadko się tak będzie działo.
To wymaga regularności, to wymaga wielu spotkań, ale to są fajne spotkania, czy też mogą być to fajne spotkania, mogą to być przyjemne spotkania, które zamienią się w przyjemny sposób pracy, a podobno jeśli praca jest przyjemna, to przestaje być pracą, a zostaje tylko i wyłącznie przyjemnością, a jak do tego jeszcze generuje zarobki na poziomie, o którym mówimy, to trudno sobie wyobrazić coś lepszego. Oczywiście to nie koniec planu marketingowego, to 21%, tak? Można zyskiwać więcej i więcej i więcej. Co więcej, żeby Was zachęcić do tego, by tak budować struktury, by dbać o te małe sieci konsumenckie, by nie zapominać o osobach, które być może nie chcą w pierwszym odruchu być liderami, mówią to nie dla mnie i proponować im tę oszczędność, o której mówiłem. To, żeby Was do tego zachęcić, to przygotowywaliśmy ten program wsparcia w drodze do tego bonusu 2000 zł i o tym już pewnie też wiecie, czyli to podwojenie prowizji, ale też tutaj Robert mnie na tym czacie moderowanym tam popędzał do tego, żebym o tym mówił. To mamy jeszcze jedną rzecz dla Was. 2 lipca, ja o tym opowiadałem na tym filmie demonstracyjnym, zapowiadającym ten webinar. 2 lipca będzie miało miejsce wydarzenie takie, jakiego jeszcze nie było w FM Group. To będzie bardzo duże wydarzenie. To będzie wydarzenie, na które chcemy zaprosić i chcemy, żeby uczestniczyło kilka tysięcy osób współpracujących z FM Group. To będzie wydarzenie, na którym szkolić naszych partnerów będą światowej sławy budowniczowie MLM-u, czyli Nancy i Don Fajla. I zapowiedziałem, że powiem, co trzeba zrobić, by móc uczestniczyć w tym wydarzeniu, nie ponosząc kosztów uczestnictwa, bo to będzie szkolenie płatne. Więc, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu za darmo, co więcej, móc zaprosić 4 osoby ze swojej struktury, które będą miały bardzo, ale to bardzo preferencyjne ceny biletów na poziomie 50 zł, to trzeba zbudować modelową strukturę na dowolnym poziomie od 9 wzwyż. Czyli jeśli ktoś w tej chwili ma 9 na 3 nogach, to wystarczy, że dobuduje, czyli zaprosi do współpracy jeszcze 3 osoby i zadba o to, żeby na każdej z tych odnóg było minimum 300 punktów i będzie miał bilet na to wydarzenie za darmo i jeszcze będzie miał możliwość zaproszenia 4 swoich partnerów biznesowych po to, żeby pojechali z nim i uczestniczyli w tym szkoleniu. Jeśli to będzie 12, to znowu 6 nóg, minimum 600 punktów w najsłabszej odnodze i też może to zrobić. Każda osoba, która zbuduje taką modelową strukturę na numerze głównym albo na numerze dodatkowym, to łapie się na ten bilet. Te miesiące, które będziemy brać pod uwagę, bo tutaj takie pada pytanie, to będzie marzec i kwiecień. Czyli jeśli ktoś w tym miesiącu, w jednym albo drugim, a najlepiej w obu, ale wystarczy w jednym, będzie miał taką modelową strukturę na poziomie 9, bądź 12, bądź 15, bądź 18, czy 21%, to taki bilet ma za darmo i 4 osoby może ze sobą zabrać. Chciałbym, żeby takich osób, które wejdą na to wydarzenie z darmowym biletem i zaproszą swoich partnerów za symboliczną opłatą tak naprawdę, było możliwie jak najwięcej. Stąd też ten webinar, stąd też te podpowiedzi. Mam nadzieję, że one będą Wam pomocne i za chwilę włączę czat i będzie możliwość zadawania pytań, bo zakładam, że może nie wszystko mówiłem w sposób jasny, klarowny, więc jeśli będzie
taka potrzeba z Waszej strony, to chętnie na to odpowiem. Przepraszam, nie włączę czat, tylko będę czytał to, co jest na tym czacie, więc teraz jeśli ktoś już zadał jakieś pytania wcześniej, to proszę, żeby je powtórzyć. Ja w miarę możliwości będę je rzucał na ten czat ogólny i odpowiadał na te pytania. Czas start. Ok, no i się zaczęło. To szkolenie będzie 2 lipca. Mówimy o szkoleniu z Donem i Nancy Trailami. Dobrze, Kacper, żeby się załapać modelowe drzewki w marcu albo kwietniu. Te miesiące będziemy brać. To szkolenie będzie we Wrocławiu? Tak, webinar był nagrywany. Przez to, że miały miejsce te przerwy niestety techniczne, to będziemy go musieli poskładać i to chwilę może potrwać, ale postaram się, żeby on w ciągu następnego tygodnia, czy do końca następnego tygodnia pojawił się na naszych stronach. Powolutku, powolutku, bo tutaj mi tu te wasze pytania znikają. Maciej pyta, czy to są odnogi, które pracują, czy 6 pierwszych w drzewku i muszę pod nie rejestrować, aby mieć bonus. Nie wiem, czy dobrze rozumiem twoje pytanie, Maćku, natomiast idea modelowej struktury, bo tak sobie ją nazwaliśmy, żeby było wiadomo, o jaką strukturę chodzi, to 6 odnóg na szerokość, tak, z których każda ma minimum potrzebne na odpowiednim poziomie. 9 to jest 300 punktów, przy 12 to jest 600 punktów, 1000, 2500 na tych wyższych, 5000 na 21. Czyli jeśli masz 6 nóg, bądź więcej, tak, ale 6 nóg, z których przynajmniej takie minimalne obroty na każdej z tych nóg występują, to wtedy to jest modelowa struktura i wtedy masz szansę na podwójną prowizję, masz szansę na bonus mieszkaniowy, jeśli to jest 21, i masz szansę na otrzymanie biletu na to wydarzenie, o którym mówiłem. Sylwio, nagrania są udostępniane na naszym fanpage'u na Facebooku i na naszym kanale na YouTubie. Cena regularna biletu to będzie 200 zł, Robercie. Krzysztofie, twoje pytanie. Ja na nie odpowiedziałem, czyli jeśli na numerze dodatkowym zrobisz 9, 12, 15, 18 albo 21, no bądź Amaranta, bo do tego poziomu liczymy modelową strukturę, to jak najbardziej tak. Maćku, ja też nie do końca rozumiem pytanie, czy prezentować mam pod kątem nowych programów motywacyjnych. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale odpowiem tak, jak zrozumiałem to pytanie. Jeśli zrozumiałem źle, to proszę, doprecyzuję. Jeśli mówimy o 3 możliwościach, tak, jeśli rozmawiamy z nowym partnerem biznesowym, potencjalnym partnerem biznesowym, czyli z osobą, którą chcemy zainteresować możliwością współpracy z FM Group, to warto mówić o tych 3 możliwościach i warto 2 słowa na temat każdej z tych możliwości powiedzieć. Czyli mówimy, OK, FM Group daje możliwość oszczędzania na produktach, które i tak używasz. To można zaoszczędzić 100-200 zł w ciągu miesiąca. Można sobie dorobić kilkaset złotych, a można też zarobić fajne pieniądze, budując sieć konsumencką i brać udział w programach motywacyjnych, które są dedykowane naszym partnerom. I tutaj, jeśli ktoś zapyta, OK, powiedz mi coś więcej na temat 3 możliwości, to wtedy mówimy o programach motywacyjnych. Yy,
Aniu, tak pojawi się ten webinar prowadzony przez Pawła Woźniaka. Tomku, tak jak mówiłem, żeby otrzymać ten darmowy bilet i możliwość kupienia czterodniowych biletów w cenie promocyjnej 50 zł, to trzeba taką strukturę zrobić w marcu bądź kwietniu, najlepiej w jednym i drugim miesiącu, no bo wtedy będziecie mieć dwa razy podwójną prowizję. Do tego jeszcze. Czy jest szansa, że będą bilety na meeting marcowy? Niestety takiej szansy już nie ma, bo wszystkie się wyprzedały. Właściwie partnerzy je wykupili. Piotr pyta, w przypadku, gdy ktoś ma już teraz dziewiątkę, tylko nie modelową, to jaki poziom modelowy musi zrobić w ciągu tych 2 miesięcy? Tak jak wspominałem, bo mówiłem o tym, jeśli ktoś ma dziewiątkę na 2 nogach, 3 nogach, no to musi pozyskać partnerów na pozostałe odnogi, tak to powiem. Czyli powinien pozyskać 3-4 partnerów, za żyje tych odnóg brakuje. I pokażę im, jak zrobić zamówienia 300-punktowe, bo to jest minimum, które jest oczekiwane na poziomie 9% na każdej z odnóg. To jest też, Maćku, odpowiedź na Twoje pytanie. Mario, albo w marcu, albo w kwietniu. My nie będziemy oczekiwać, że to będą 2 miesiące utrzymane. Natomiast tak jak mówię, z Waszej perspektywy patrząc, warto utrzymać 2 razy modelową strukturę, ponieważ przez 2 miesiące podwajamy prowizję dla osób, które mają taką strukturę, czyli będzie można wziąć podwójne wynagrodzenie. Kuba pyta, czy jest jakiś schemat, jak zakończyć prezentację. Nie wiem do końca, o co pytasz. Najlepiej jest tę prezentację zakończyć w sposób skuteczny, czyli podpisanie umowy. Natomiast ja zawsze podkreślam jedną rzecz. Przedstawiajcie 3 możliwości, pytajcie, która z możliwości jest najbardziej interesująca dla waszego rozmówcy i mówcie o tej, która jest interesująca. Tak, jeśli ktoś chce oszczędzać, mówcie o tym, jak oszczędzać i doprowadźcie do podpisania umowy, bo tylko mając umowę można oszczędzać. Jeśli ktoś chce zarabiać 200-300 zł, bo dobrze się czuje w sprzedaży czy w polecaniu produktów, no to powiedzcie, co trzeba zrobić, żeby z tej możliwości skorzystać. Znowu podstawą jest rejestracja. Jeśli ktoś chce budować strukturę, no to pierwszy krok to zarejestrowanie się, drugi zbudowanie listy kontaktów, trzecie nauczenie się robienia zamówienia na 300 punktów i potem wyjście do znajomych. Co my tutaj jeszcze mamy? Przepraszam, jeśli coś przeoczę, jakieś pytanie. Robercie, a propos promocji na bilety, komunikacja jest przygotowywana przez nas, nawet dzisiaj mieliśmy spotkanie, więc ona, jak już będzie tylko gotowa, to oczywiście do Was wyjdzie. Czy jest szansa na realizację planu 9% od zera? Jestem nowy, startowałem 7 lutego, pisze Przemo. Jak najbardziej tak. Jednym ze sposobów jest takie działanie, o jakim ja dzisiaj mówiłem. Dobrze jest też zapytać lidera, jaki jest jego pomysł na zbudowanie dziewiątki. Jeśli z jakiegoś powodu lider nie może pomóc, no to wtedy warto spytać kogoś, kto jest wyżej w strukturze, albo otworzyć sobie jeszcze raz ten webinar i postępować według tego schematu, o którym mówiłem. Karol MM lub Karol MM pyta, czy można spodziewać się webinarów ze sprzedaży w najbliższym czasie. Planujemy dołożenie, że tak powiem, wszelkich starań o to, żeby wyposażyć Was w narzędzia sprzedażowe, w umiejętności sprzedażowe,
Ale o tym więcej powiemy na najbliższym meetingu, a ci z Was, którzy nie będą na tym meetingu mogli być z różnych powodów, dowiedzą się o tym zaraz po meetingu. Okej. Nie wiem, czy tam są schody. Czy na poziomie perłowej orchidei również przysługuje bonus 2000 zł przy zbudowaniu modelowej struktury, jaki jest minimalny obrót dla nogi? Tak, Alu, przysługuje. Perły i amaranty, czyli perłowa orchidea i amarantowa orchidea, też mają możliwość wzięcia tego bonusu. 6 nóg, minimum 5000 punktów, tutaj się nie zmienia, to jest ten sam wymóg jak dla 21. Maciu, czy niemodelowe struktury powyżej 9 nie dostaną wejściówek? Będą mogły kupić wejściówki. Robercie, tak jak mówiłem, komunikacja wyjdzie już niedługo, tam będą wszystkie informacje. Karolu, tak jak wspomniałem, planujemy działania wspierające Was w umiejętnościach sprzedażowych, rozwijaniu tych umiejętności. Dorota, jeśli mam modelową strukturę styczeń luty podwójną prowizję, to muszę ją podnosić w marcu lub kwietniu bez podwójnej prowizji. Znaczy, to przyznam, że nie do końca rozumiem pytanie. No, zakładam, że chcesz rozwijać tę strukturę, więc być może będzie to wyższy poziom. No bo jeśli już ją masz, to zakładam, że niekoniecznie ona musi spaść. Panie Alu, jeszcze raz powtórzę, jakie są wymogi po to, żeby wziąć podwójny bonus na poziomie 9, 12, 15, 18 i 21%. Dla dziewiątki 6 nóg, z których najsłabsza, czyli minimalny obrót na każdej z nich, to jest 300 punktów. Może być tak, że na pozostałych jest dużo więcej punktów, natomiast najsłabsza z 6, dowolnie których, jeśli ktoś ma więcej, musi mieć 300 punktów. Przy 12% ten najsłabszy, ta najsłabsza odnoga, ten najmniejszy obrót na odnodze to jest 600 punktów. Przy 15% to jest 1000 punktów. Przy 18% to jest 2500 punktów. I przy 21% to jest 5000 punktów. Ok, patrzę, cóż tam jeszcze w pytaniach się pojawiło. Piotrze, wiem, że w bodajże niedzielę nie było tych biletów. Jak na każdy meeting firmowy liczba biletów jest ograniczona. Zainteresowanie było naprawdę duże i po prostu to nie ma innej metody, tak? No, ci, którzy kupili bilety i załapali się na ten czas, kiedy one jeszcze były, po prostu byli odrobinę szybsi. Ci, którzy czekali do samego końca, no, z racji tego, że liczba biletów jest ograniczona, niestety nie mogli ich już kupić. Małgorzata pyta o ważną rzecz. Jak sobie poradzić z obiekcją w przypadku takiej osoby, którą wpisujemy i pomagamy jej oszczędzać, tak jak to tłumaczyłem. A tutaj chodzi o zakup start, tak? Czyli mówimy, dobrze, jeśli chcesz oszczędzać, no to twoją inwestycją, którą trzeba ponieść, to jest przynajmniej to 36,90 za startę. Pytanie, czy to jest dużo, czy mało? No możemy próbować to wytłumaczyć sobie. Zobacz, zarejestrowałeś się jako
partner biznesowy na statusie odbiorcy. To jest pierwszy krok. Tutaj zawsze status można zmienić. Więc w pierwszym momencie nie musi taka osoba wydawać na starter. Ale jeśli chcesz, mój drogi partnerze biznesowy, mój znajomy, zaoszczędzić więcej, no to przepisy w firmie FM Group są takie, że żeby móc oszczędzać więcej, to tę minimalną inwestycję trzeba ponieść, bo to jest sygnał dla firmy, że ktoś chce budować strukturę. I tu znowu, jeśli ktoś zaoszczędzi przez miesiąc czy drugi te 100 zł, no to łatwiej będzie zaakceptować tę inwestycję, bo wie, że będzie miał szansę oszczędzać dalej. Janino, czy są jakieś schematy rozmów telefonicznych z zimnym kontaktem? Tak, są. O tym mówimy na szkoleniach stacjonarnych. Były też webinary z tego tematu, więc można znaleźć informacje na ten temat albo zorganizować szkolenie, na które przyjdzie trener i takie szkolenie przeprowadzi. O tym też mówiliśmy na webinarze, jakie trzeba spełnić warunki. Na webinarze, który prowadziłem razem z Gosią Wawrzynowicz-Mazur, czyli szefową działu szkoleń, można do tego webinaru dotrzeć. On jest też dostępny na Facebooku i na naszym koncie na YouTubie. Ok, tak patrzę, czy jeszcze są jakieś pytania z tych dotyczących tematu dzisiejszego. Gdyby to było takie proste, oczywiście byśmy to zrobili, bo rozumiem, że pytasz o, a właściwie sugeruję, żeby zamówić salę większą na meeting marcowy, natomiast przygotowanie tego typu imprez to nie jest działanie, które można zrobić z tygodnia na tydzień. My rozpoczynamy przygotowania dotyczące meetingów z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym. To są umowy, które nas wiążą, więc to nie jest takie proste. Czyli jeśli się rozpocznie współpracę 22 lipca, też będzie można iść na podwójne prowizje i bonusy? Daniel pyta. Tak, bonusy podwójne będą i program mieszkaniowy też będzie taką osobę dotyczył. Nie wiem, skąd data 22 lipca, być może to jakaś ważna data, ale taka możliwość jest. Kamil pyta, czy jeśli jestem 15 na czterech nogach, to czy dodając dwie nogi po 300 punktów mam modelową dziewiątkę? No nie, bo jesteś 15, Kamilu. Więc tutaj, tak jak mówiłem, w przypadku 15 te dwie nogi powinny mieć po minimum 1000 punktów i wtedy łapiesz się na podwójną prowizję i na bilet. Natomiast możesz na jednej z dodatkowej nodze, piątej, tak, przysługuje ci numer dodatkowy, zbudować modelową dziewiątkę i wtedy też łapiesz się na bilet. Michał, nie wiem, czy o to pytanie prosiłeś, żebym je wyświetlił. Czyli to dotyczące tego, że nie jesteś przekonany do produktu. Mam nadzieję, że tak. Mamy blisko 1000 produktów w ofercie, więc zakładam, że do któregoś z nich jesteś przekonany. No chyba, że do żadnego z tego 1000 produktów nie jesteś przekonany, to wtedy faktycznie jest to kłopot. Natomiast w mojej ocenie warto sobie ułatwiać pracę i szukać takich produktów, w których się czujecie się dobrze. Bo wtedy znowu ta wiarygodność będzie na wyższym poziomie. Ok, tak widzę, że mamy 21.30 już za nami, więc zerknę jeszcze, czy są jakieś pytania dotyczące tego dzisiejszego tematu. No
jeszcze pojawiło się pytanie a propos meetingu 5 marca. Jest tam 1000 miejsc i tyle osób będzie. Tomku. No właśnie, widzę, że Tomek się zgadza ze mną. Leszku, tak, żeby się bilet bez opłat, czy też za darmo, to trzeba zbudować, czy też mieć modelową strukturę na dowolnym poziomie od dziewiątki wzwyż w marcu bądź w kwietniu i wtedy ten bilet takiego jest dedykowany takiemu liderowi. Ok, no w takim razie tak patrzę, że tutaj już pytań dotyczących tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, nie widzę. Jeśli jakieś przeoczyłem, to przepraszam. Tomasz pyta, ile będzie można zbów? Będzie można kupić dowolną liczbę, natomiast zdobyć w tych promocyjnych cenach za 0 zł będzie można jeden za zbudowaną strukturę plus 4 dla swoich partnerów biznesowych po 50 zł. Ok, ja Wam dziękuję, bo nie chcę Wam zabierać wieczoru. Było mi miło Was po raz kolejny widzieć w tak dużej liczbie. Życzę samych sukcesów i do zobaczenia, mam nadzieję, już niedługo na meetingu i być może na spotkaniach, na które też mnie zapraszacie, za co jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Maciek, nie odpowiedziałem na pytanie, jak się czujesz widocznie, jak ja się czuję, widocznie go przeoczyłem, jest w miarę okej. Ok, z niektórymi widzimy się w marcu na meetingu, z niektórymi w lipcu. Dziękuję raz jeszcze, życzę miłego wieczoru, dobrej nocy i do zobaczenia. Zacząłem w FM-ie, gdy miałem 18 lat. Nie miałem w ogóle kasy. W ogóle... Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie raz jeszcze. Wszyscy mnie słyszycie?